Planeta Ziemia to ta trzecia od Słońca. Jedyne znane nam miejsce we wszechświecie, gdzie istnieje życie. Pełnia życia. Od dnia, kiedy człowiek stanął na Księżycu, populacja ludzka podwoiła swoją liczebność. Efekt? Nadprodukcja, nadkonsumpcja, ocieplenie klimatu. W Lewisie pracuje się, by zatrzymać ten proces. Zmienić wektor myślenia. Produkować odpowiedzialniej. Nie ma planety B. Zamiast prać denim z użyciem detergentu, w Lewisie materiał poddawany jest działaniu nakrętek od butelek i piłeczek golfowych z recyklingu. Dlatego jest taki miękki. To oszczędność ponad 4 miliardów litrów wody. Robi wrażenie, co? Coraz więcej ubrań Lewisa szyje się z konopi siewnej. Te magiczne rośliny pochodzące z gór Tian Shan rosną szybko, zużywają mniej wody i energii, a ich uprawa pozostawia czystsze i zdrowsze gleby. Wspominałam już, że konopie Lewisa podlewane są deszczówką? Plecaki i nerki z plastikowych butelek to już standard. Ale czy słyszeliście o sandałach z morskich alg? Lewis dba o dobrostan swoich pracowników i pracowniczek. Równość płci, tolerancja, godne warunki pracy. Mówi się, że najbliższa ciału koszula. Zajrzyjmy więc do fabryki w Płocku. Ale zaraz, wystarczy już o Lewisie. Przyjrzyjmy się nam, homo sapiens kupującym, ubranym, stylowym. Ale czy homo sapiens odpowiedzialnym? Chciejmy mniej, ale na dłużej. Pielęgnujmy ponadczasowy styl, zamiast wyrzucać. Przeszywajmy, naprawiajmy, nitujmy. Nie uratujemy ziemi, kupując kolejną parę dżinsów, ale wybierając świadomie, możemy szkodzić mniej. Znacznie mniej. Czytała Krystyna Czubówna.